Dawno, dawno temu, jeszcze przed wybuchem wojny, dzieci bawiły się na pastwiskach, farmerzy wypasali swoje krowy. Jednak co dzisiaj zobaczymy? Tylko ciała martwych zwierząt i farmerów niestety. Już nie usłyszymy tych śmiechów dzieci. Jednak jedyne co zobaczymy, to śmierć. Wojna, która przyszła, wszystko zniszczyła. Jednak czy my przetrwamy w tym okrutnym świecie? To się okaże. Dobra, przydałoby się zejść najpierw z tego stanowiska. Znaleźliśmy się tutaj ogółem, bo wylądowałem przez stworzy, bo ogółem tutaj leciałem. Jak specjalny, można powiedzieć, agent. Można w ogóle zobaczyć po stroju. Jesteśmy głodni, mamy 13% pragnienia. Nie, 54%. Nie, 53 teraz procent pragnienia i jesteśmy głodni. Ale zaraz powinniśmy coś znaleźć. Jak widzicie, tutaj znaleźliśmy jakiś wojskowy kompleks. Może coś w nim będzie, coś cennego. Ale przede wszystkim potrzebujemy jedzenia teraz. Tutaj jedynie broń i amunicja. A, jesteśmy dobrze uzbrojeni, więc na razie tego nie będziemy potrzebować. Jeszcze w plecaku mamy jedną broń z 4 magazynkami, więc ogółem jesteśmy przygotowani na przetrwanie. Raczej nic nie powinno zaskoczyć. Chyba że jakiś człowiek, który nagle nas zabije z pleców. Musimy tutaj wszystko przetrząść. Co do ostatniego budynku, sprawdźmy te baraki, może coś w tych barakach będzie. Miejmy nadzieję przynajmniej. Jak to się mówi, nadzieja matką głupich. Jednak może jednak coś będzie. Ale się nic, same puste pryczy. Więc poza tym, kurde, jesteśmy głodni. Bez jedzenia tutaj szybko umrzemy niestety. Zaraz coś powinniśmy znaleźć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tam jest jakiś budynek wielki, zaraz do niego zajrzymy. Łazienki, prycze. Kolejne prycze. Nic nie ma. Kurde. Musimy szybko coś znaleźć. Na co możemy z głodu? Chyba nikogo tutaj nawet nie było. Jak mi się wydaje przynajmniej. Wygląda to na opuszczone. Wszystko pozamykane. Raczej tu nikogo nie było. Nie chciałem przeładować. Zmarnować chyba jeden magazyn. No nie, jednak nie. Dobra. Wszystko puste, kurde. Dobra, sprawdźmy następne piętro, może coś na nim będzie jednak. Mam taką nadzieję przynajmniej. Pusto. Pusto. Kurde. Też pusto. Tutaj również, kurde. Musimy znaleźć jak najszybciej jedzenie. Jeszcze noc się zbliża. To jest chyba najgorszy okres. Kogo tutaj nawet nie ma. Na razie sprawdźmy, gdzie jesteśmy ogółem. Jesteśmy przy Plava Frana Military Complex. Przydałoby się tutaj do jakiegoś miasta. Tutaj jest spawn point. Tutaj jest ogółem handlarz zbrojny chyba. Potrzebujemy jakiejś wioski. Tu mamy lotnisko. Tutaj mam duże miasto, Seker. Trade zone, vehicle custom. Kurde, 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 kurde. Tutaj chyba Plomino Power Station, no to aha, to jest elektrownia. Tutaj jest jakaś taka pojedyncza wioska, Kula. Kuli chyba już byłem na początku, tak mi się wydaje, fur. To strasznie daleko tutaj. Chyba że znajdziemy pojazd jakiś tutaj, mam przynajmniej taką nadzieję.
7%, to się robi niepokojące. Jedzenia nie mam, mam picie. A, pustą butelkę. Chyba, że można je napełnić w strumyku jakimś. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że będzie można. Dobra, zajdźmy stąd w ogóle, wyjdźmy ogólnie z tego kompleksu i spróbujmy znaleźć jakiś pojazd. Teraz na nim nam zależy. Ciemno jak... nie powiem gdzie. Tam jakiś był pojazd, chyba zniszczony. Skurce. Może w nim będzie jedzenie. Kierujemy się teraz na wschód. Więc może coś znajdziemy w tym pojeździe, mam nadzieję, przynajmniej taką. Kierujemy się na wschód, czyli w tą stronę, czyli do Trade Zone'a. Trade Zone. Może będziemy mogli sprzedać u niego tą broń, którą mamy przy sobie. Okej, 2,5 km w sumie. Powinniśmy dotrzeć. Wow, ej, patrzcie. Wow, 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 ocalili nam życie. Offroad. Dobra, jestem im wdzięczny. Naprawdę. Dobra, udajemy się teraz bezpośrednio do Trade Zone'a. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego znajdziemy. Inventory. A nie, kurde, zamknięte. Unlock. Trpin. Wrong pin. Fuck. Nie, nie, raczej nie znajdziemy nic tu poza tym. Przedajmy sobie broń na inną. O! Kład? Jednak nie. Kurde, to krzak. Przedajmy sobie broń na standardowym magazynie, ponieważ smugacze zielone, jak nie strzelać, nas za bardzo będą zdradzać. Przydałaby się amunicja. Tak szybko. Nie amunicji, tylko jedzenie, kurde. Jesteśmy spróbujmy dotrzeć do tego skrzyżowania. To jest tam 300 metrów mamy do niego. Myślę, że żadnych budynków przy nim nie ma. Nie. Kurde. Miejmy nadzieję, że coś może tam będzie na tym skrzyżowaniu. A jeśli nie, no to cóż. Co poradzimy na to? Nic nie poradzimy niestety. A, co to wojna narobiła z tym światem? Dobra, mamy drogę. Jest i skrzyżowanie. Nic przy nim nie mamy, jesteśmy coraz bardziej głodni. Kurde, słabo było zginąć z takim wyposażeniem. Tam same drogi. Pojazd by się przydał jak najszybciej. Mam lornetkę? Nie mam. Kurde. Procent. Niech coś nas uratuje, błagam. Jeżeli za szybko nie zjemy, to zginiemy. A chciałbym tego uniknąć jak najbardziej. To jest aircraft z custom. A, to jest w tamtą stronę. Biegniemy w tą stronę teraz. Mamy tam 2 km. Może ktoś sobie nie przejechał. Przyjeżdżał. Może ktoś przez przypadek nas natrafi, może nam pomoże, albo my go zabijemy. Jakiś pomnik chyba. Krzyż? Nie. Co to jest? Jakiś pomnik jest chyba. Z znakami oblepiony. Nie wiem, co to jest.
ale wygląda na to, że to jakiś pomnik. Jesteśmy uratowani, jest w końcu. Dobra, może tutaj będzie wyposażenie, jedzenie jakieś? Nie, dobra, uciekam stąd, jedziemy jak najszybciej możemy do tego Trayzona. Jednak tak jak mówił, nie dojechał. Przed tym, aż dojechał do celu, zemdlał i uderzył z wysoką prędkością w skałę. Co się z nim dalej stanie, zobaczycie niedługo.